Program Powiększenie. Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie. W naszym studiu poseł Sojuszu Lewicy Demokratycznej Bogusław Wątor. Dzień dobry, witam serdecznie, panie pośle. Dzień dobry, panie redaktorze, dzień dobry Państwu. Panie pośle, ja bym chciał, żebyśmy zaczęli od debaty, która odbyła się wczoraj w Lotniku, bo młodzi ludzie wzięli na tapetę bardzo trudny temat. Stosunki polsko-ukraińskie, sytuacja na wschodzie, postawili takie pytanie quo vadis Ukrainą, zaprosili parlamentarzystów. Ja miałem okazję być w Lotniku i tak próbowałem tych parlamentarzystów policzyć na sali. Doliczyłem się Bogusława Wątora. No temat jest niewygodny. Dlaczego kolegów zabrakło? Bo temat jest niewygodny, tak bym delikatnie powiedział. Niewygodny, w ogóle polityka zagraniczna dzisiaj jest tematem niewygodnym dla rządzących, bo po pierwsze im ona nie wychodzi. To widać cały czas, że kucha za kuchą praktycznie biorąc. I drugi powód tej polityki zagranicznej, że ona jest źle prowadzona, bo w normalnym, demokratycznym państwie politykę zagraniczną prowadzi się przy współudziale też opozycji. Pewne kwestie się wydyskutowuje, a nie zaskakuje opozycję, dlatego że zresztą politykę do wewnątrz na ogół też się w taki sposób stara prowadzić, ale szczególnie na zewnątrz, żeby państwo nie było państwem śmiesznym, żeby ta polityka nie zmieniała się o 180 stopni, no to próbuje się nakreślić... W pana opinii możemy być postrzegani jako państwo śmieszne w związku z tą polityką zagraniczną, kierowaną na wschód oczywiście. To nie chodzi mi, ja patrzę teraz globalnie o politykę zagraniczną. Ja myślę na tyle, na ile rozmawiam, jak jestem w różnych państwach, między innymi też w Brukseli, no to ci politycy, którzy się zajmują współpracą zagraniczną, oni znakomicie mają znakomitą orientację tutaj, to co się w Polsce dzieje, no i przez to nie jesteśmy też do końca traktowani jako taki poważny partner, bo ta polityka zewnętrzna powinna być polityką spójną, powinna być polityką zaplanowaną nie na kilka lat, nie na rok, tylko na kilkanaście lat pewnej takiej koncepcji funkcjonowania, ustalenia priorytetów, naszych celów, a to się po prostu zmienia jak w kalejdoskopie, praktycznie biorąc od, zależy niekiedy od humoru, a nie od pewnego działania. No i tutaj kwestia tej pewnej polityki związanej z Ukrainą, to jest najlepszy przykład właśnie tej złej polityki. Panie pośle, uproszczę, stchórzyli parlamentarzyści z województwa lubuskiego zaproszeni na tą imprezę? Po prostu nie podjęli rękawicy? No nie, no niewygodnie jest, jest to temat dla nich, no bo jak pan sobie wyobrazi, że by się mieli, inaczej narracja dzisiaj medialna, publicystyczna jest taka, że no hura, powinniśmy wspierać i pomagać Ukrainie i zgoda, moim zdaniem. Powinna być pomoc humanitarna, powinny być działania, które będą demokratyzowały to państwo, powinny być działania ukierunkowane na przybliżaniu Ukrainy do Unii Europejskiej i tu wszystko mówimy tak. Tylko prawica nasza polska, czyli patrz PiS i Platforma Obywatelska posuwają się dalej, no i nawiązują jakby współpracę taką bliską, i przyjacielską, braterską z ludźmi, którzy, no nie wiem jak odnoszą się do Polski, bo mam tutaj duży znak zapytania, no ale śmiesznie to wygląda, jak pan prezydent Komorowski przemawia w ukraińskim parlamencie i tego samego dnia jest podejmowana uchwała, że kto będzie uważał oddziały wyzwoleńcze UPA za przestępcze, zbrodnicze, z urzędu podlega ściganiu, czyli karze. Więc ja nie wiem jak my możemy, że tak powiem, pozytywnie podchodzić do tematów, kiedy ludzie, którzy uważają, że granica zachodnia Ukrainy powinna być bardziej na zachód i kilkanaście powiatów polskich powinno wchodzić w skład Ukrainy. No rzeczywiście, którzy uważają, w trwającej kampanii którzy mogą to być uważają, bardzo niewygodne. Panie redaktorze, którzy uważają i załóżmy też ten parlament ukraiński gloryfikuje, załóżmy, szefa oddziału, który z Niemcami pacyfikował powstanie warszawskie, gdzie uważają, że Wołyń, no to tam jakaś, oczywiście, jakaś, jakiś przypadek, a nie ja się bardzo cieszę, że więc pan chce o tym rozmawiać, tylko że ja bym chciał też porozmawiać o innych zagadnieniach, a czas nas nagli. Tak, tylko że nieraz nie da się tak prześlizgnąć po tych, ale tak, ja tylko pokazuję, że zresztą my często staramy
się podchodzić do rzeczywistości zero-jedynkowo. Tak się nie da, tak się bo nie nic da, nie jest białe i czarne. Oczywiście. I tutaj właśnie ta sprawa ukraińska to pokazuje. Oczywiście. Panie pośle, chciałbym, żebyśmy się skupili na majowych wyborach prezydenckich. Jaki w pana opinii będzie wynik tych wyborów? No wygra najlepszy kandydat, a tym najlepszym kandydatem jest Magdalena Ogórek. To teraz, panie pośle, zapytam, w jaki sposób pan, działacze Sojuszu Lewicy Demokratycznej w Zielonej Górze w województwie lubuskim wspierają kandydatkę Magdalenę Ogórek? No tak jak jest określone, tak jak jest ustalone, tak wspieramy. No przecież jednym z pierwszych swoich wyjazdów, a takim poważnym wyjazdem... To było 8 marca, pierwszym, panie pośle, tak, w Dzień Kobiet, pamiętam, ale to już kawał czasu temu. Do województwa lubuskiego. Myślę, że nie był to jedyny przyjazd kandydatki, więc kandydatka poważnie podchodzi i do mieszkańców Zielonej Góry, i do mieszkańców całego regionu lubuskiego. Jest przyjęta pewna koncepcja. My tą koncepcję jako działacze też realizujemy. No i robimy wszystko, żeby ten wynik był jak najlepszy. No pytam, panie pośle, o to z racji tego, że Prawo i Sprawiedliwość w ostatnim czasie bardzo aktywnie podchodzi, czy włącza się w Zielonej Górze w tę kampanię. Mamy informacje na temat przyjazdu. To oczywiście standard, bo w momencie, kiedy Magdalena Ogórek miała pojawić się w Zielonej Górze, państwo też informowaliście i było to bardzo profesjonalne. Ale mamy też komitety społeczne poparcia. Mamy wczorajsze spotkanie działaczy Platformy Obywatelskiej, którzy podsumowują 5 lat Bronisława Komorowskiego, mówią, jaka to była świetna prezydentura. A na temat Magdaleny Ogórek w Zielonej Górze tak jakoś cicho. No, Prawo i Sprawiedliwość jako formacja jest dosyć mocno hermetyczna, że notabene Platforma Obywatelska nie dużo lepiej, więc oni muszą powoływać komitety czy robić inne fajerwerki, żeby do swoich kandydatów zachęcać ludzi. My jako Lewica jesteśmy zawsze otwarci, ja to wielokrotnie też tutaj w studiu podkreślałem, że my współpracujemy na co dzień z wieloma organizacjami. Zresztą tego też nie można powiedzieć, że PiS nie współpracuje, bo też współpracują szczególnie z tymi związanymi z Kościołem różnego rodzaju organizacjami, ale ta współpraca ma inną formę niż nasza współpraca. Więc my nie tworzymy takich komitetów, bo my mamy wypracowane już od szeregu lat metody i sposoby działania, więc my nie musimy sztucznie tworzyć komitetu poparcia, tylko zastanawiać się z naszymi partnerami, co zrobić, żeby dotrzeć do jak najszerszego grona właśnie ludzi, żeby było poparcie. Panie pośle, przepraszam, takiego sygnału z Warszawy, że ruszcie się trochę do roboty, trzeba coś w tej kampanii zrobić, bo ponoć w Platformie takie sygnały były gdzieś tam z Warszawy. Znaczy, no się nie dziwię, że w Platformie takie sygnały były, bo z tego, co rozmawiałem z działaczami Platformy Obywatelskiej na tym szczeblu centralnym, ze współpracownikami pana prezydenta Komorowskiego, no to było takie przekonanie jeszcze ileś miesięcy temu, a no, czy to ta wejście w tą drugą prezydenturę to będzie taki, można powiedzieć, taki lekki marsz bez jakiejkolwiek zadyszki. Więc moim zdaniem nieprofesjonalnie Pałac Prezydencki, bo to nie tyle sztab, co Pałac Prezydencki do tego podszedł, oni wyszli z założenia, że to już jest wygrane, więc nie ma potrzeby specjalnie się przemęczać. No i stało się tak, że te notowania zaczęły lecieć, no bo inni kandydaci zaczęli dosyć ostro pracować, mimo to, że niektórzy mówili, że to nie jest pierwszy garnitur, więc to tam też będzie osłabiało, ale życie pokazuje, że jednak coś się dzieje. No i stąd jest to poruszenie, nie? Że dzisiaj już coraz częściej się mówi, nawet w środowisku Platformy Obywatelskiej, że druga tura jest nieunikniona. Czego jeszcze jakiś czas temu w ogóle nikt nie brał pod uwagę. I stąd mi się wydaje te działania w układzie Platformy Obywatelskiej. Zresztą to, że tutaj będą też dopingi, no to jest też rzecz oczywista. Jak ja sięgam historią, to zawsze pomiędzy urzędującym prezydentem, czy to on był teraz z Platformy, czy z PiS-u, czy wcześniej Aleksander Kwaśniewski, to zawsze są różne koncepcje. Inna koncepcja trochę jest partii, inna koncepcja Pałacu Prezydenckiego, co innego jeszcze w jakimś tam sensie robi sztab, nie? No bo to jednak są wtedy już inne instytucje. Czasami sam kandydat też spontanicznie bierze dużo na siebie. Tak, w układzie partii, no to jest to inaczej, bo to jest jeden ośrodek jakby decyzyjny, nie? W momencie, kiedy on już pełni tą funkcję, no tych ośrodków decyzyjnych bywa kilka i tam zawsze gdzieś tam dochodzi do pewnego takiego przetasowywania, co teraz też widzimy w układzie Platformy Obywatelskiej. Jak poseł Bogusław Wontor podsumowałby prezydenturę Bronisława Komorowskiego?
Kaczyńskiego, bo ja miałem okazję posłuchać posła Materny i posła Asta, którzy mówili o tym, że po prostu podniósł podatki, podniósł do 23%, podniósł wiek emerytalny, nie wetował spraw, które gdzieś tam biły Polaka, czy uderzały Polaka po kieszeni. Znaczy, że on podniósł, no to już jest takie dosyć mocne uproszczenie, aczkolwiek tą tezę można próbować udowodnić, dlaczego on, no bo podpisał się pod ustawą, nie próbował właśnie i takie też było tłumaczenie parlamentarzystów PiS. Ale to jest, mówię, to jest duże uproszczenie. Ja oczywiście zgadzam się pod tym kątem, że nieraz śmiesznie to wygląda, jak dzisiaj prezydent opowiada, co on by dla społeczeństwa nie zrobił, a jego zachowania przez te 5 lat, no były inne. PiS mówi wprost, obiecał i oszukał. No tak, tak daleko bym się nie posuwał, no ale faktycznie był to prezydent na potrzeby układu politycznego, patrz, Platformy Obywatelskiej dzisiaj rządzących, czyli podpisywał to, co rząd ustalił, praktycznie biorąc się niczym nie przeciwstawiał, bardziej interesował się przecinaniem wstęg i uczestniczeniem w różnego rodzaju uroczystościach, niż na przykład wykorzystywania swoich możliwości do wnoszenia, to co teraz mówi, że on będzie robił, do wnoszenia pewnych rozwiązań legislacyjnych. A prezydent ma wiele narzędzi, Których może korzystać i niekiedy projekty ustaw, o których PiS wspomina, przechodziły niewielką ilością głosów i przy zawetowaniu takiego projektu ustawy, gdzie do weta już potrzeba większej ilości do odrzucenia, mogłoby się zdarzyć, że dana ustawa nie weszłaby w życie, więc ja tutaj trochę też PiS rozumiem, nie? Co prawda nie do końca jest prawdą, bo nie był tego autorem, on tego nie wymyślał, wymyślał to rząd Platformy Obywatelskiej i PSL-u, ale on to jakby jako notariusz podpisywał i też się w tym momencie pod tym podpisywał, nic z tą daną rzeczą nie robiąc. Panie pośle, to wracamy do Zielonej Góry. Szykuje nam się zmiana na stanowisku szefa miejskich struktur Sojuszu Lewicy Demokratycznej? No przed nami w przyszłym tygodniu konwencja miejska. Jest to rzecz naturalna. Takie konwencje po prostu w trakcie kadencji muszą się odbywać. Jeżeli przewodniczący struktur miejskich zrezygnuje, no to będziemy mieli nowego przewodniczącego. Ja myślę, że dobrze jest nieraz, jak pewne rzeczy się odświeżają. Są nowi ludzie z nowym zapałem do pewnego działania. Obecny, to jeszcze krótko będzie to Obecny przewodniczący, tym przewodniczącym jest już dosyć długo, więc wydaje mi się, że mogłoby nastąpić takie odświeżenie organizacji. Na koniec, bo czas nam się kończy. Tomasz Nesterowicz. Gdyby miała nastąpić zmiana, to Tomasz Nesterowicz według mnie jest naturalnym kandydatem na przewodniczącego. No jest radnym w mieście. I nie jako ostatnim głosem liderów, lewicy, bo to, co idzie z ratusza, to głos Sojuszu Lewicy Demokratycznej. No tak, no mamy jeszcze radnego wojewódzkiego, więc trochę tych osób jest. No jestem ja też. Panie pośle, kropkę muszę postawić niestety, bo czas nam się skończył pięknie. Dziękuję panu za wizytę w studiu. Państwu przypomnę, Bogusław Wątor, poseł Sojuszu Lewicy Demokratycznej, był państwa i moim gościem. Dziękuję bardzo. Dziękuję panie doktorze, dziękuję państwu. Ja państwu dziękuję za uwagę. To był program Powiększenie. Do zobaczenia.